Jest! Ja pierdolę, ale masz wpierdol. O Boże. No nie wiem. Cześć, jestem Trim i ze mną jest Zduniu. Siema, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj widzimy się w filmie, w którym będzie wyzwanie 5-godzinne, że w 5 godzin musimy zrobić jak najlepszą postać. No i słuchajcie, zasady są takie, że mamy 2 kaka na start i 5 pedełków na godzinę. I to jest setup, z którym zaczynamy. I oczywiście mamy też różne zasady, typu nie można podnosić itemków z ziemi, nie można przekładać kasy, nie można się podekspiać. I robimy postać według swojej koncepcji, gramy tak naprawdę jak nam się podoba. Potem się spotykamy i robimy oczywiście PvP, seria też oczywiście, znaczy odcinek też oczywiście bez item shopu i u Zdunka i u mnie. Gramy całkowicie od zera. I no przede wszystkim najciekawszą zasadą według mnie jest to, że w finalnym PvP nie będziemy używać broni bohatera. No tak, bo to zbyt duże DMG by było. Jaką broń sobie zrobimy, takiej możemy użyć. I potem na samym końcu, po tych 5 godzinach, spotykamy się w Gino i mamy 5 minut na to, żeby kupić sobie za 5kk, dodatkowe oczywiście 5kk, cokolwiek chcemy z rynku. I możemy sobie tym samym postać ulepszyć. Czy książki jakieś, czy jakąś broń, dowolne co tylko chcemy. No i jeszcze warto wspomnieć, że jesteśmy aktualnie na różnych królestwach, żeby było jakiekolwiek mniejsze ryzyko spotkania się, chociaż pewnie i tak spotkamy się na orkach. Dokładnie. Także co, zaczynamy, nie? No, to zaczynamy. Słuchajcie, musiałem coś wymyśleć, bo byłem pewien, że Zdunio na pewniaka zacznie grać i od razu wiedzie, zacznie pierdzielać level, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie grałem przez paręnaście lat i w tej sytuacji on ma dużo większą wiedzę o grze i na pewno zna jakieś takie protipy, jak mi prześcignąć, gdzie tu pójść, szybciej, coś lepiej zrobić, więc na samym początku taki mały stresik był. Ale spiąłem tyłek, mówię, napierdzielamy, wiecie, trzeba go skompromitować. I jaki miałem plan na grę? Plan był taki, żeby jak najszybciej wbić jak najwyższy level. Doszedłem do wniosku, że 5 godzin to w sumie zbyt mało, żeby kombinować z jakimś łowieniem czy, wiecie, hard dropieniem. Na samym początku za hajs, który ustaliliśmy, że jest początkowy, zrobić EQ do plus 6 i do 18 levela zostać na zaprysach, potem na 18 zrobić sobie zbrojkę na plus 6 i polecić do N2 na dziekusy, potem wiecie, generały i w międzyczasie zrobić sobie misję na srebrną bransoletkę, bo też sobie przyjrzałem misję i tak naprawdę najbardziej sensowna była ta, wiecie, z Myung, Enyung przy okazji, czyli srebrna branza i jeszcze naszyjnik, trochę szybkości zaklęć, może to zrobić różnicę. I przy okazji zastanowić się musiałem też nad biciem bestów, ponieważ biłem wcześniej besty i ten drop nie jest zbyt dobry bez rękawiczki, nie? I zbiłem ich paręset nawet, pamiętam, i nic totalnie nie poleciało. Potem jak mi jeszcze czasu zostało, to sobie poszedłem na besty, ale przede wszystkim skupiłem się na tym, żeby ekspić na generałach, ponieważ zarówno z dzikiego łucznika, jak i z generała może polecieć zielonek. Więc w sumie wiecie, jak spędzę parę leveli, to jest szansa, że coś poleci, chyba nawet większa niż w przypadku bestów. Bo wiecie jak to jest, bez rękawiczki, bez item shopu ciężko jest mieć szczęście w medinie. Spytacie się pewnie dlaczego Archer? Słuchajcie, długo myślałem nad profesją i doszedłem do wniosku, że to musi być klasa, na pewno to musi być klasa, która ma skill odmeldawający. No i to jest przede wszystkim podstawa, bo na pewno Zduniu wyciągnie wnioski po swoim ostatnim filmie i taką klasę sobie na pewno wybierze. I tak, Archer ma skille zasięgowe i ze skrzynek ucznia też dostaje się miksturki 60 speeda. Chciałem sobie je zachować, przynajmniej część, bo ich sporość dostaje. No i wiecie, próbować pobawić się na dystansie jakoś. I tak, rozdanie skilli też było oczywiste, bo max w ognisto, potem trująca, reszta jest nieopłacalna, bo powtarzalny jest bardzo długi, też strzał dużo nie zadaje. I jest jeszcze szósty skill, okazało się to był mój duży błąd, ponieważ nie dałem ani jednego punkta, a to jest genialny skill, ponieważ on odpycha przeciwnika i w czasie PvP, wiecie, on się przewraca, my możemy spokojnie odbiec, bo jak złapie nas podmieci, jeżeli jesteśmy archerem, to ciężko jest coś zrobić, jeżeli skille akurat się regenerują. Więc szkoda tego szóstego skilla, bo zrobiłby naprawdę kolosalną różnicę, no ale wiecie, nie da się tak naprawdę zrobić wszystkiego perfekcyjnie, zawsze są jakieś błędy, o czymś człowiek zapomni pod wpływem presji czasu czy czegoś takiego, bo to tak, wiecie, wydaje się, że początek gry, wszystko się pomyśli, no ale jak człowiek się śpieszy, widzi jak te pedeki uciekają, to jednak czas dużo szybciej leci niż normalnie. I co do statystyk, słuchajcie, to poszedłem dość niestandardowo, ponieważ dałem 1 vital, 2 zręczność, dość hardkorowo, ale taki był mój pomysł. I minus tego był taki, że nie dość, że archerem nie ekspi się specjalnie przyjemnie, to do tego nie miałem HP. I zaraz jak poszedłem na dzikusy, znaczy z dzikusów na generały, albo orki, to ekspi mnie to była naprawdę męczarnia. Teraz się zastanawiam, czy, wiecie, z tym zestawem nie lepiej było zostać na dzikusach, bo przez cały czas na dzikusach spocik brałem, potem jak już EQ się zrobiło, zbrojkę na 18 level. I ekspił się naprawdę przyjemnie, jednak wczoraj tak sobą nie leciał, no ale wiecie, człowiek od razu chce gonić dalej, pójść na orki i tak dalej, chociaż na orkach bierze, okazuje się, jedną, dwie grupki, szczególnie, że są te grupki nowe przecież, że jest zwykły ork wojownik i tam to w ogóle z jedną grupką był nawet problem. No i tak, dobiłem level około 25 i słuchajcie, exp tak zaczął strasznie, tragicznie słabo lecieć, bo wiecie, spodziewałem się, że dobiję na przykład 35 level, co sobie tak założyłem z góry, ale okazało się, że naprawdę zaczął tak słabo lecieć, więc zacząłem zmieniać lokację. Tutaj coś próbowałem na generałach, tutaj poszedłem na orki zwykłe, tu sobie obradziłem, wracałem, coś tam, zacząłem się motać strasznie
I okazuje się, że wiecie, brakuje tego eku, bo spocik wziąć spoko by leciało, no ale po jednej, dwie grupki w takim setupie to był naprawdę spory problem. Wiecie, na 20 doszły pelerynki, to na dzikusach ex zapieprzał, ale potem jak się zaczął ekspić po grupce, to już tak kolorowo nie było. No i finalnie wbiłem 30 level i na nim się zatrzymałem. Trochę słabo chciałem wyższy, no ale niestety nie wyszło przy tym wszystkim. Myślałem w ogóle, że Zdunek dobije dużo wyższy level i trochę się martwiłem, że wiecie, podejdę tam do Gino DM1, zobaczę 40 level i się załamie. Na szczęście okazało się, że nie, więc trochę nadzieja wróciła do tego wszystkiego. Zaraz już będzie PvP część ze Zdunkiem. Ja wam chcę tylko powiedzieć, że jeżeli wam się taki format podoba, takie filmy, takie challenge podobają, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a my ze Zduniem czy z kimś innym pomyślimy o czymś takim, bo strasznie fajnie się takie rzeczy nagrywa, bardzo przyjemnie, tylko musicie oczywiście dać znać, że takie rzeczy wam się podobają. Także to tyle w sumie. Uwaga, chwila prawdy. Sto jakiś 61 level. Jakaś a szamanka. Gdzie nie, ty, no, kurwa, jesteś? No tu jest kapitan, nie stoję za kapitanem, oszuście ty. Ja pierdo. Kurwa. Stałe szopki stałe, no to nie zwróciłem uwagi. A, żeś ogarnął teraz, majster. O matko. Dlatego cię z pomnika nie widziałem. Żeś... No to ja już nie wiem, gdzie się schować. Teraz, o, teraz ja się skitram i ty mnie szukaj. Gdzie ten pajac poszedł? Pewnie koło alchemika gdzieś. Szukaj, stoję, jestem w obrębie całego M1, nie stoję za mostem, tyle ci podpowiem. Jakbym miał fioletowe potki na speeda, to by było łatwiej. Ale ma niski level, chłop. O matko, ty, ja myślałem, że większy bieg. Dobra, w sumie, dobra, ja się tak obsrałem zbroję. Ty już przyjazny dobiłeś. Ty, zabrakło mi 40 punktów. A ja mam 1400, nie, prawie. Ty masz tygra jakoś dojebaną, czekaj. To jest szósteczka po prostu? Nie, szóstka no. To jest. Szóstka to jest. Pokażę ci zaraz, na czym ja ekspiłem. Że nie dropłem broni na 30 z tych. Broni bohatera. Broni bohatera też nie dropłem, ale no. Ja bym wybrał ninja, ale po prostu po ostatnim odcinku nie chciałem. Nie bym szedł Warchera. A widzisz, i ja poszedłem Warchera. Zajebiście. No, ale będę miał easy, bo się ubrałem, buty na strzały dropłem. Co ty pierdolisz? No. Co ty pierdolisz? Dobra, ale ja zachowałem sobie ten, fioletowe potki. Poczekaj, teraz zakupy będą, teraz będzie najważniejsza rzecz. Czyli zaczynamy stąd, tak? No. Dobra, to dawaj 5kk. Tobie wierzę, ale że też nie masz 5kk. Ale nie mam na tej postaci, nie? No to na chuj nie przeszedłeś tu. To nie u to przyjdź. Niech to będzie ale bankier też. Nasz. Patrz ile tego nadropiłem, nie? A to ty na SO tak siedziałeś. Dlatego tam Riba chciałeś dropnąć, dobra, ty cwaniaku. Tam jest dużo tej, dużo mobów, a słabych to dużo rangi wbiłem, nie? No właśnie. Ja myślałem o SO-tach, ale poszedłem na generały, bo jest szansa, że dropnie jakiś jelonek. O, patrz. A to ty! Ja pierdolę, mówię, już napierdala ktoś. Dobra, no to jest teraz człowiek bogaty, elegancko. Dobra, czyli ja mam 6,2. Ty masz ile? 5,300. Okej, okay, czyli mamy teraz, ile uznamy? 10 minut czy 5? Nie wiem, do 20 po? Do 20 po. No i dalej, czyli mamy 7 minut od tej pory. I lecimy start i musimy przejść tyle sklepów, ile damy radę. Oczywiście inne rzeczy też bierzemy pod uwagę, więc start zaczynamy. Ale powiem ci, jak jelonka nie będzie, to ja się zajebię. O kurwa, to ciekawe. Ja to chyba wrócę. A mogę pisać na czacie? Znaczy możesz, tylko pytanie, czy wiesz, oblecisz to wszystko w ciągu tych jeszcze 6-5 minut. Kurwa, ile tych shopów jest? Druga w nocy, nie? Nie no dużo, ale zobacz, że to są same takie dojebane itemy. To nie, że jakieś takie... A no to tak, to jest zawsze, ale no dużo, bardzo. Chyba ale zobacz, H2. W dzień... Tu i tak nic nie znajdę, a tam sobie poklikam na spokojnie. Nie pierdolisz, na H2 są sklepy. Tak dosłownie. No tak. Dobra, znalazłem kadę wojownika plus 3, to kupiłem. Czy ja nie kupiłem? Poczekaj. Żeś ty nie miał. Poczekaj, na tylnie czwóreczkę stanie. Ja pierdolę, ty. Dramat. Kurwa, na tym już... Połowa czasu już, a nic nie ten. Nic nie kupiłeś? Bo ja też nie. Ty, ale szczerze, ja nawet nie wiedziałem, że są sklepy tu na H2, autentycznie ci mówię. Ja tutaj nigdy nie byłem chyba na I H2. I jesteś na H2, nie? Nie, no na H1 jestem. Nie wiem, czy mi w chuja nie robisz, więc wolę nie sprawdzać nawet. Ja mogłem na H2 właśnie. Kurwa, kupuję. O. Było coś. Kurwa, serio? Drogo, ja pierdzielę. Znalazłem coś, co chciałem, ale drogo jak cholera. Ty, ale takie oglądanie sklepów pod presją to nie jest łatwa rzecz. Ja wiem, ja znalazłem jeden item, a potem klikłem escape, bo wiesz, od razu się klika i nie mogłem znaleźć tego samego sklepu, nie? Fuck! 5 wonów. O kurde. Powiem ci, że u mnie się robi kiepsko. Nie mam szczęścia. Kurde, dobra, ja skończyłem, bo nie mogę się nic kupić, nie będę miał kasy na ulepszanie, ale nie żałuję, że zmieniłem kanał, bo tu dużo lepiej mi wyszły zakupy. Ty coś pierdoli z tym H2, ja ci coś nie wierzę. To dawaj potem na H2
jak będziemy ulepszać i sobie zobaczysz. Nie, bo nie może do sumienia, że wtedy nie posłuchałem. Kurde, ja mam wrażenie, że cały czas te same sklepy oglądam. Nie wiem, jakiś taki pattern się u człowieka wytworzył i cały czas się tego trzyma. Masz tam jeszcze minutę, czy nie całą nawet. Tak, serio? Ja pierdolę. Ty, nie kłamałeś, ja pierdolę, są sklepy na H2. Ja jebie. Już myślałem, że z ciebie taki oszust jest, a ty... No niby wszystko mam, co tam miałem, oprócz podstawowej rzeczy. Czyli... Ja pierdolę, plus 50 kk. Ty! Jestem ciekaw, czy przypadkiem... Nie wykupiłem ci jelonków. No. Nie, akurat nie. W sumie możemy uznać, że już. No. No to co, niby 5 minut od teraz jeszcze, tak? Tak, dobra. To lecimy. Ja lecę od razu na ziemię gildii, bo nie chce mi się tu szukać. Kurwa, spróbuję tako, jolo. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiem, że mi się to niespecjalnie opłaca. Oj drogo, oj drogo, oj drogo. Jezu, o, jak kurwa. Drogo. Kurwa. Chociaż chuj, dobra. To jest cały hajs do wykorzystania. Ale mnie cieszy to, co zrobiłem. Jestem dumny z tego wszystkiego. Kupiłem to KD wojownika. Albo wszystko, albo nic. Głupoty. Jest! Boże, ale stres. Dobra, jest. Jest! Ja pierdolę, ale masz wpierdol. O Boże. No nie wiem. Czy to ty miałeś wpierdolu teraz? Poczekaj, poczekaj. Ja już skończyłem, ja jestem gotowy. Ja też, dobra, to lecę na to. Ty, bo ja się przestraszyłem, że ty się mienisz, kurwa. Nie, 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 mnie pokazuj, mnie pokazuj, pokażesz nie, mi po. Nie, ja zdjąłem, żebyś nie patrzył, czy się świeci. Ale to teraz podjadę, patrzcie, no i chuj, już zobaczyłem. Kurczę, mogłem sobie kwiatki porobić, ale dobra, już dobra, nie bawimy się tak. No ja na przykład nie dropłem tych na siłę, a innych mi się nie chciało podnosić. No ja w sumie teoretycznie mam. Raz. Ale na hita polecisz, no. Raz, dwa, trzy. Chłopcu, nic nie bije. O, ognistą wymaksował jednak. Oho. Oho. Myślałem, że... Ja też myślałem, że będzie mocniej. Kurwa, czego punkciku nie dałem w tamten skill, ja pierdolę. Ten odpychający. No właśnie, dopiero teraz tym pomyślałem. O kurwa. A, wpizdu, ile zostało? 800. Ja, co ty gadasz? No. KDK wbiłeś, na 100 KDK wbiłeś. Masz 4 KDK na ninja. Nie, 4 nie mam. Nie masz? Palił mi. To co? Na 3? No, ja gotowy. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Kurwa, spaliłem. No troszeczkę. Przegrałem. Ty, że tak wyspi. Czekam na ten twój kurwa uderzenie miecza. Jest! Ja, dobra, nie ma wstydu. Chociaż full jedno. Ci zostało, nie? No właśnie, dosłownie full, no. Po jeden lecimy dalej. Jeszcze nie. Okej, to co? Raz, dwa, trzy. A tym razem przytomnie. Okej, dobrze, dobrze. Czemu ja tego skilla nie zrobiłem? Kurwa, no do końca życia sobie nie wydaruję. Ale to ognisko boli, to masakra. O kurwa, poczekaj, poczekaj. Miałem już trochę chamska taktyka, no ale Zduniu zna zasady. Nie, I? Nie, I chuj. Jest, kurwa, 1 HP! Ja wiedziałem, że masz 1 HP, ja pierdolę. Mogłeś mnie strzelić, ok. Ale ty mnie ten, uciekałem ci, potem... Ty miałeś 1 od kiedy pierdolnąłem ci? Tak, od samego początku. Chyba, kurwa, żartujesz. Nie, mówię, to ja się tego nie spodziewałem, mówię, za cholery. Będzie uciekał, nie mówię, nie spodziewa się. Ja myślałem, że masz więcej HP. Ty kurwa cwaniaku, jaki oszust. To lecimy, no. Tak? Raz, dwa, no. Trzy. Kurwa, nie wiem czy w ogóle... Jezu, nie odpaliłem się. No właśnie, nie wiem czy w ogóle jest sens uciekać przed tobą w takiej sytuacji. Fuck. Masz 1 HP? Błagam, mi 1 HP. Błagam, błagam, błagam. Jest! Kurwa! Cała animacja. Ja pierdolę. Jerwane buty nastrzały, że nie dropły. Podwano. Podwano. Dobra, to ja gotowy, to co? Mam po 2. Tak. Chyba, że to tak zakończymy, co? Nie, co ty, musi być wygrany. No, musi, no, nie wydarowaliby nam tego. Chyba, że zrobimy dodatkową część, w której wygrany będzie. A ty się zastanawiasz no. Teraz, czy co? Nie, nie, no dawaj chyba. Dawaj, lecimy. To co? Raz, dwa, trzy. O kurwa, jest, wygrałem. Spaliłeś mi to.
Nie teraz. Myślałem, że zasięg spaliłem, że za daleko jestem. Nie, perfekto to zrobiłeś. Ale to było chuj ryzykowne, nie? No weź, ale to było dosłownie milisekundy. Teraz muszę przeczekać twoje combo. Nie mdliłeś? Co ty pierdolisz? Nie, o matko. 4600, jest kurwa. Ja lepszy, pierdziele. Better player, kurwa. Dobrze, że się nie zakładaliśmy o nic. Ja pierdziele, ale mi teraz porobiło życie. No chwal się, bo jestem starać. Ale pokażę ci mojego Joronka, bo jest ładniutki, serio. To mi się akurat udało. Dawaj najpierw po broniach. A, no fajne. Co nie? Ty gadasz, plus 7. O, no to ładniutko. Ale bodziami klepałem, nie? No ja właśnie bodzie zostawiłem sobie, wiesz co? Bo srebrną sobie zrobiłem na 4, bo tak uznałem, że trochę HP jak mi wpadnie, to zrobiłem sobie misję, no i... No spaliło mi raz. Kurwa, daj spokój. No proszę, no... Aha, ty złoty plus 6, kurczę, plus 7. No ja mam 4. Czekaj, to ci resztę pokażę. Nie wiem, bo te podzręczności są zajebiste. No. Nie ma tu dyskusji. To miałem wszystko krócej. Ty, ale te bronie. Daj spokój. No już nie trade, mnie też. No. Ale kupiłem 2 kadeki plus 4 i kadę szybkości zaklęcia plus 4, nie? I wszystkie mi spalił i tylko z takim zostałem. Także słuchajcie, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj było strasznie na wesoło. I kupił oczywiście... mnie, u niego nie. Oczywiście... No musiał. Oczywiście gratuluję Zdunkowi wygranej, nie można mu tego zabrać, ale oczywiście wpierdol mu spuszczę w kolejnej próbie. To jest wręcz pewne. Powtarzalny zrobię na G. Specjalnie jak powiem ci, w chuja cię zrobię. Zrobię sobie postać taką samą jak ta moja i będę mówił, że to jest ta sama i będzie miała powtarzalny na G. Tak żeby cię wkurwiać, żeby tak napierdalały te strzały między oczy. Dobra, no i jak chcecie zobaczyć z drugiej perspektywy, to zapraszam na kanał, pierwszy link w opisie. Dokładnie, u mnie tak samo. Także dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.